Przed rozpoczęciem obsługi zwolnij sprężynę załączającą i otwórz styki główne wyłącznika. Naciśnięcie przycisku włącz spowoduje zwolnienie sprężyny. Naciśnięcie przycisku wyłącz spowoduje otwarcie styków. Indykatory powinny wskazywać stan otwarcia wyłącznika i nienaładowanej sprężyny. Aby zdjąć przednią osłonę wyłącznika, odkręć cztery śruby znajdujące się w jej narożnikach. Następnie obniż dźwignię napędu ręcznego, aby ułatwić sobie zdejmowanie osłony. Pociągnij za mechanizm blokujący w miejscu oznaczonym pull. Umieść odpowiednią cewkę sterującą we właściwym miejscu. Gniazdo SH2 / UV lub UV2 / SH. W przypadku wyzwalacza wzrostowego lub podnapięciowego. Oraz gniazdo cewki załączającej oznaczone symbolem CC. Następnie postępuj zgodnie z metodą instalacji. Po odpowiednim umieszczeniu cewek naciśnij mechanizm blokujący, aby je unieruchomić. Podłącz złącza cewek do interfejsu bloku zacisków w odpowiednim miejscu. Oznaczenie SH/UV2, UV/SH2 lub CC. Zdejmij uchwyt etykiet na interfejsie bloku zacisków za pomocą wkrętów ćwierćobrotowych. W przypadku wyłącznika w wersji wysuwnej umieść listwę zaciskową na górze kasety. Zablokuj za pomocą wkrętów ćwierćobrotowych na uchwycie etykiet. Aby zamocować przednią osłonę wyłącznika, pociągnij za dźwignię. Załóż osłonę i przykręć cztery wkręty.